Kamery, flesze, ja pierdzielę. Ranking top 5 smaków czekolad, które wciągasz. Nie no, ale to widać, że mi nie pasuje w ogóle, nie? Odegramy scenę najazdu Tatarów na Sandomierz. Biegowe! 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 Siemanko, z tej strony Mati oraz pan Szymek i Maciej. Jest z nami Maciej. Słuchajcie, rzadko kiedy dotrzymujemy obietnic, ale tej obietnicy musieliśmy dotrzymać. 500 polubień pod komentarzem Werki Lizakowskiej i nasza stopa stoi gdzie? Sandomierz, jabłka grójeckie, na które wam smaka. Sandomierz jabłkami stoi. Sandomierz jabłkami stoi, stoi również ojcem Mateuszem, którego dzisiaj poszukiwaliśmy, bo dzisiaj zaczęły się zdjęcia do nowego sezonu tegoże serialu. Ojcze, Arturze, we are watching you. Tak, no zobaczymy, czy uda nam się znaleźć. Najprawdopodobniej gdzieś zabłądził w sadach, tak jak my. Natomiast nie zabłądziliśmy, znaleźliśmy dom nikogo innego jak dom Adama Kołodzieja, z którym dzisiaj spędzimy dzień. Polski przeszkodowiec, niezwykle uśmiechnięty, zadowolony, wesoły, tworzący generalnie taką atmosferę. Bydgoszczy zrobił kawał dobrej roboty, myśmy po prostu stali, nagrywali, Adam robił show, więc mam nadzieję, że będzie identycznie. Można powiedzieć pół człowiek, pół disco, zobaczymy jak będzie. Zaraz zapukamy do drzwi. Uwaga, tu rządzi Czarek, mam nadzieję, że Czarek nas spuści. No i lecimy z tym tematem. Nie ma czasu. Nagrywamy po raz pierwszy, to nie jest tak, że z Adamem spotkaliśmy się wcześniej. Czekamy na wyjście oficjalne Adama. Byłoby zabawnie, gdyby to nie był adres Adama. To od razu powiem, że... Mam chłopaki! No! Hollywoodiak! Co to się dzieje? Ja pierdziu! Te kamery, flesze! Ja pierdzielę! Mam na was starter pack! Witam, siemano! Dzień dobry, witam! Proszę bardzo! Proszę bardzo dla każdego kandydata. Z apartu. Witam, dzień dobry. A ja z apartu, no takie były te. Ja mam z różyczką, proszę witam, bardzo. Witam, proszę bardzo. Dziękuję pięknie. Jest alkoholowy. Dziękuję bardzo. No dobra, wstępy. Szymek, nie machniesz na raz. Słucham? Jak nie? Dawaj. A bo tu będzie ten, no ta, o cholera. Okej, no. Ale nie zrobię tego, bo mi się spieni. Po prostu. Dasz radę, dawaj. Widzowie, mierzcie czas. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nie no, pójdzie drugi na pewno szybciej. Musi się rozgrzać chłopak. Dokładnie. Ale się pieni, skubany. Byliśmy odebrać Adama z domu, teraz jesteśmy pod bramą opatowską, Adam nas oprowadzi. Powiedz Adaś, takie trzy ciekawostki, które ci pierwsze przychodzą na myśl o Sandomierzu. O Sandomierzu? No to oczywiście no, ojciec Mateusz, że tak powiem Salve Regina, tu wam dużo opowiem, Piszczele, Park Piszczele, no to już trzy, ale jeszcze opowiemy o Halinie Krępia. Trochę się uczyłem rano, nadrabiałem, więc będzie ciekawie dzisiaj. Mati, czy ty masz jakieś pytania do Adasia? Kurczę, no nie byłbym sobą, gdybym nie zapytał. Oczywiście Adam to sportowiec, wybitny multimedalista mistrzostw Polski, osoba skoncentrowana na sporcie, na tym, żeby realizować swoją pasję, żeby się rozwijać jako człowiek, mięśnie, stawy, płuca i tak dalej. Adam, najlepsza zapiekanka, najlepszy kebab w Sandomierzu. Zapiekaneczkę mamy tam jakieś 300 metrów do przodu, a kebaba was zaprowadzę, jest troszeczkę dalej. Możemy ci ufać. Myślę, że na pewno jak mi smakuje, no mi smakuje, no to mogę wam zapewnić. Baranina czy kurczak jeszcze w takim razie? No to do baraniny to blisko w ogóle nie jest, ale no baraninę wolę. No. Jabłka grójeckie czy z Biedronki? Jak sandomierskie, no jakie grójeckie czy z Biedronki, ty. Ty widziałeś ile tu sadów było po drodze? Jak... No, ale w Grójcu było więcej. A nie, w Grójcu raz byłem na kolonii i wspominam tak średnio, bo to było dla powodzian. No temat aktualny. To dobra, jedziemy z tematem do miasta, bo tam jest słońce, plaża i kolacje. No przeszliśmy przez bramę opatowską, oczywiście, którą widać tam za nami. I zaraz zmierzamy do centrum rynku miasta, będzie katedra, wszystko po prostu fiu, fiu, fiu. Zaraz zobaczycie, co tutaj się wyprawia. O, tutaj chłopaki są te zapiekanki. Tu? Zapieganki sandomierskie, tak. Najlepsze w mieście. Czy pani, tu chłopaki z Poznania jechali od 5 rano, żeby zjeść zapiekaneczkę. A wie pani, że w Sandomierzu mieszka bardzo dobry zawodnik biegający 3000 metrów z przeszkodami? Multimedalista mistrzostw Polski? Ale tu stoi. Powie pani Adam? Zapyta pani teraz głośno. Adam? To... No, brawo! Kurde! Ja
jesteśmy po zapiekankach sandomierskich. Ja wziąłem opcję sandomierską, czyli ser pieczarki i na górze był szczypiorek. Do tego majonez i naprawdę moja zapiekanka była goated. 10 na 10, naprawdę dawno nie jadłem tak dobrej zapiekanki. Zgadzam się z Szymonem, ja co prawda wziąłem z ketchupem i klasyczną, ale przez przypadek zjadłem mu 1/3. W związku z czym potwierdzam, że Szymka zapiekanka była smaczna i dobra. Jeśli chodzi o mój wybór, zupełnie przypadkowy, nieprzemyślany, czyli ketchup klasyczna, była smaczna, aczkolwiek swoją zjadłem po Szymonowej, więc Szymona była niestety lepsza, w związku z czym prezentuję 9 na 10. Ostatnie pytanie do Macieja. Twoja zapiekanka to? 9 na 10. Swojska. Do Adama pytanie troszkę innego kalibru, bo Adam niestety nie jadł zapiekanki sandomierskiej. Mówi, że nie poleca, że coś tam, że co. Ja to się objadłem, że tam, oho, finfa ramfam, że biegacze nie jedzą. Adam, ranking top 5 smaków czekolad, które wciągasz. Od piątka najsłabsza, pierwsza najlepsza. Piąteczkę damy, wedla truskawkowa mleczna. Czwóreczka, jaką możemy dać, już wam mówię. Niech to będzie Milka Oreo. Tylko to białe Oreo, nie czekoladowe. Trójeczka, nie, bo na pewno ja już wiem, jaka jest jedynka, ale czaj, trójka. O, ja wiem, ta taka się nazywa tuc, coś takiego z herbatnikiem solonym. Jest takie coś, no tuk. Dwójeczka, no to już naprawdę musi być jakaś kurde bomba. Taka, że siadam i zajadam jak wściekły. Ty, no ale czekolada to może być Kinder też? No to Kinder będą... Kurde, teraz mam zagwozdkę. No to dobra. Damy dwójeczkę. Przepraszam, Milka karmelowa, taka, że jak gryziesz, to aż się leje. I jedyneczka Kinder Bueno White. Oczywiście, no bo to jest... No mogę tego jeść kartonami. Adam, bo mówisz o tych czekoladach, to jeszcze mi się przypomina pytanie, które ci miałem zadać wcześniej. Polski Związek się rozwija, Polski Związek jest coraz lepszy, przyjemniejszy, przyjaźniejszy biegaczom, sportowcom, biegaczkom, sportowczyniom. Powiedz mi, co na to mówi dietetyk Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, kiedy ty mówisz, że jest tyle słodyczy? No, ja rozmawiałem z Zosią i no Zosia mi tak szczerze, pamiętam jak mieliśmy jakby takie spotkanie i popatrzyła na mnie i się zapytała, Adam, czy ty jesteś w stanie utrzymać dietę? I po prostu powiedziała, ja przepiszę ci te suplementy. No jakby, ale już wiem, co jest bardzo dobrym, jakbym tak powiedział, deserem, słodyczem. To znaczy bardzo dobrym. No takim, który przechodzi, to są żelki i delicje. To Zosia jakoś tam polecała, że to jeszcze przejdzie. Czy to jest okej? Owoce? Owoce spoko, ale to nie ma przecież podlotu do czekolady, no to ugryziesz jabłko, no wiadomo, sandomierskie są dziecko, ja pierdziu, takie fiu, ale no, nie no, no wiesz, no czekoladka, no to. Chcecie biegać szybko przeszkody? Słuchajcie rad Adama. Żeby nie było, że my, wiecie, influencerzy, my chcemy za darmo, my wspieramy lokalne biznesy, wspieraliśmy z zapiekanki, wspieramy Muzeum Ojca Mateusza, gdzie, uwaga, moglibyście powiedzieć, że są realistyczne figury. Otóż nie. Tutaj są hiperrealistyczne figury. Nie, że jakieś tam realistyczne. Hiperrealistyczne. Także zobaczymy hiperrealistyczne figury z serialu Ojca Mateusza. Zwiedzimy scenografię, może kupimy jakieś pamiątki. Może jakiś konkurs do wygrania będą pamiątki, nie wiem, zobaczymy. Adam, jakbyś miał określić siebie jednym przymiotnikiem zaczynającym się od hiper, to jaki jesteś? Hiper jaki? Hiper szalony. O, potwierdzamy. Powiedz mi, ulubiona rozrywka na obozach kadrowych to szachy czy warcaby? To jest, kurde, mafia. Mafia gramy, no nawet nieźle mi to idzie właśnie. A kto jest najlepszy w mafie w kadrze? Jak, RODO tutaj nie obowiązuje chyba. Ja uważam, że ja sobie bardzo dobrze radzę. Ale przez wrodzoną skromność nie powiesz. No nie będę tak może mówił. A najgorszy kto jest? O, kto nie ogarnia? Może nie będę mówił. Nie, nazwiska. Tak, nazwiska, to jest akcja. To jest ten, no ludzie zazwyczaj to są cicho, pierwszy raz się boją, nie? Trochę tak. Cicho, to jest jakaś zagadka, no. Tak? Kto jest cichy? Ludzie są cicho pierwszy raz. No, wiem, ale mówię, to jest jakaś zagadka, nazwiska, tak? No to tak, najgorszy, Ostrowski, Chmielarz, po prostu. A tu mówimy o zachowaniu, ja pytam o karty, nie o życie, o karty. Chwycić widelec. A można takie rzeczy w ogóle robić? Można. Nie, czyli Filip. Fajnie się gra. Ludzi to jednoczy. A z trenerami też gracie? Z fizjo się zdarzyło, a z trenerami nie graliśmy. Trenerzy polskiej lekkoatletyki? Zapraszamy do zagrania w mapie. SPS. Pani Kingo Welnatalio,
Co tam u pani? Niedostępna. Zagram z nim w grę, kto dłużej nie mrugnie. I poczuj teraz. O fuck. Ale patrz na wprost. Patrz na wprost. Patrz. I teraz czuj niepokój. I to jest taka piosenka I will watching you, czy coś takiego? Co się patrzysz? Widać, że mu się podoba. Nie wiem, czy to dobrze świadczy, jak tam się tam rozsiada w takich... 60. 60. Upa, jaki tutaj kapelutek. Nie no, ale to widać, że mi nie pasuje w ogóle, nie? Za co siedzisz? Na niewinność, to? No... Ogólnie no to... defekowałem w miejscu publicznym. No normalnie trzeba, wiesz, wyluzowanym być, nie? Trzeba biegać, czekolada, wiesz, dieta to tam... Nie no, powiem tak, żelki, delicje można jeść, no ja ogólnie lubię wariować, wiecie, powiedzieć siema, siema. Słuchaj Mateusz, ciężka sytuacja na plebanii, znowu brakuje środków, powiedz tam, wiesz komu, trzeba będzie znowu zbierać, niech będzie na kredens, niech będzie i tak, niech sypią ile mają, żeby było dobrze. Czy wiesz, Szymek, jak na świecie, albo czym mierzy się piasek? Nie wiem. Sandomierzem! Słuchajcie, najważniejsze jest to w życiu, żeby wasze własne żarty tak śmieszyły was jak Matego i tego wam życzę, żeby wasze własne żarty was tak śmieszyły jak tego człowieka. No widać, że lubi swoje poczucie humoru, chłop. Kto jest najlepszym biegaczem w Sandomierzu? No wiadomo, pan Kołodziej. Adam. Adama nie dam, nie? Adam to jest nasza chluba, jest to mistrz nasz biegania i wzór do naśladowania. Adam, pobiegam i spadam. Interesuje się przynajmniej pana Adama, chociaż może nie aż tak precyzyjnie, dlatego że ja w młodości byłem lekkoatletą. Byłem mistrzem Polski Uniwersytetów w pchnięciu kulą. Startowałem z Władysławem Komarem, naszym kulomiotem. Ile pan pchał? Jaki rekord życiowy? Tą najcięższą kulą? 15,5 metra. 15. To ja się panu pochwalę, albo też może trochę zawstydzę sam siebie, że ja pchnąłem 7 metrów. Jest pan jak pan oceni mój start? To było w liceum. To znaczy, wiesz pan co, ja wiem, jakie są możliwości młodzieży, ale 7 metrów to i tak nieźle. Mój WF-ista miał inne zdanie w tym temacie. Dobrze, jak o pan na imię? Karol Bury. Karol Bury. Kasztelan Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej, prezes Ludowego Klubu Sportowego w Sandomierzu. Dzisiaj żeśmy nawet rozmawiali, to będzie kompletnie z czapy niepotrzebne zupełnie. Ser Kasztelan, lubi pan, bo się z kolegą spieraliśmy, cheddar czy kasztelan? Kasztelan. Jak się to nazywa? To jest buława? Buzdygan. To jest buzdygan. Buławę mógł nosić hetman, a ja jestem dowódcą troszkę niższego szczebla, więc nie mogę nosić buławy, ale to mogę nosić. To jest tak zwany buzdygan. A ma pan jakieś szanse rozwoju? Że ma pan szansę awansować? No, proszę pana, ja jestem kasztelanem już 35 lat. Jak się w Polsce naród znudzi demokracją, zechce wprowadzić ponownie monarchię, no to kto będzie kandydował? Kto zbierze więcej szabel? No przecież kasztelan sandomierski to będzie się liczył w tym wyścigu. I pan też taką ma prezencję, bym powiedział, że pasuje pan. No, proszę pana. A co, też pan się napiąć? No co, też się mogę napiąć, o. Zapraszam do zbroją. No to idziemy w takim razie, nie ma wyboru. Adam przejmuje mikrofon i przewodzi tej ekipie. Let's go. No jakbyś miał walczyć, to którą? Tylko gołe pięści. Dobra, nie gadaj, dawaj ze sprzętem jedną. A właśnie, no to zapytam Adam, bo czy jesteś zwolennikiem teorii więcej sprzętu jak talentu? Nie, w ogóle nie. Ja byłem jeszcze niedawno, 2-3 lata temu, to był trener, jak ja mówiłem, że wchodzi jakieś tam karbony, coś mówię, trenerze, lepsze kolce są, szybsze, chłopaki mówią, że latają. On mówi, to w ogóle nie ma znaczenia. To nogi biegają, a nie buty. A jak je ubrałem, to naprawdę się zdziwiłem, że to dużo daje. Dużo, dużo. Ja też się zdziwiłem ostatnio, jak ubrałem karbony, tylko że akurat tak się składa, że z Adamem mamy te same buty karbonowe marki New Balance, ale też tak się składa, że mamy te same buty, a kompletnie różne wyniki. Czekaj, ale masz... Patrz, bo zawsze rycerz miał giermka. Rycerz zawsze miał giermka, także idę do roboty. Odegramy scenę najazdu Tatarów na Sandomierz. To jest obrońca Sandomierza, Piast Kołodziej, a to jest typowy Tatar,
jak widać. Ma nawet stalowe zęby, bo po prostu szkorbut mu zjadł, jakby próchnica zjadła mu zęby, więc musieli mu zrobić stalowe. I on się nazywał Tuhai Bey, tak? Proszę bardzo, walka. Mati, wybierz mi jakiś hełm i załóż mi hełm, bo ja walczyć nie mogłem, więc trochę mi smutno. I mnie trzaskacie w głowę. I ja muszę zgadnąć, kto mnie strzasnął. Jak zgadnę, to ty wchodzisz w hełm. No ale ty też, Maciek, grasz. Mati. Adam. Tak? Kurde, przypadkiem zgadłeś, no cholera jasna. Mati. Nie, no nie mów. Mati. Maciej. Kurde. To musimy. Nie, no widzicie, przyjechali mnie na p***ać. Oba! To Adam. Dobra, kończymy to. Przed wami trzy żule w Sandomierzu, bo żul sandomierski, żul ratuszowy oryginalny, to jest cydr bezalkoholowy. Bezalkoholowy, chcesz spróbować? A żul poznański to jest alkoholowy. I co, jak odnajdujesz? O, bardzo smaczne. Nie? Też tak mówię, dlatego kupiłem. Kup se żula. Słuchajcie, zachęcamy przyjechać do Sandomierza i kupić sobie żula. Ja tak zrobię. No. Dziękuję bardzo. Dziewczyny, widzę, że was bardzo interesuje nasz mikrofon. Skąd jesteście? Z Łazysiny Dolnej. Pod Krakowem, tam pod Nowym Sącza. Nowego Sącza tam. Jak wam się podoba w Sandomierzu? Fajnie, fajnie. Byłyście w Muzeum Ojca Mateusza? Tak. Dobra, to teraz zadam wam pytanie, bo my jesteśmy kanałem Zabawy Biegowej, ogólnie jesteśmy związani z lekkoatletyką. Możecie nas znaleźć na Instagramie, na Facebooku, na YouTubie przede wszystkim też. Ale powiedzcie mi, czy wiecie, kim jest Natalia Kaczmarek? Tak. Co robi Natalia Kaczmarek? Jest lekkoatletką. Ostatnio na Igrzyskach Olimpijskich zdobyła złoty medal. Brązowy. Brązowy. Na Mistrzostwach Europy złoty. No to super. Dziękuję bardzo. Chcecie kogoś pozdrowić, ale to tak razem. Musicie się zgadać i pozdrowić tak... Dobra, szkoła numer? Nie, my nie mamy numeru. Szkoła. O, to daj pani, niech pani powie. Dobrze, no to nie, to chórkiem za panią. Proszę bardzo, mikrofon przekazuję. Serdecznie pozdrawiamy szkołę podstawową imieniem Jana Pawła II w Łososinie Dolnej. Dziękuję, pozdrawiamy. Zabawy biegowe, 3, 4, zabawy biegowe! Zabawy biegowe! Biegowe! Subskrybujcie, lajkujcie, dzwoneczkujcie. Do zobaczenia, szukajcie się na YouTubie u nas na kanale. Kiedy pytają mnie, dlaczego Sandomierz to mały Rzym, ja nie odpowiadam. Ja pytam mieszkańca Sandomierza, Adam, dlaczego Sandomierz to mały Rzym. Po pierwsze, jest przepiękny. Po drugie, proszę nam pokazać. Mamy winiarnię, wino włoskie, wszystko też i polskie. No i jest na Siedmiu Wzgórzach. Siedmiu Wzgórzach, ponadto ten klimat, proszę zobaczyć, mamy tak naprawdę koniec września, początek października, ta pogoda naprawdę taka, czuć to włoskie słońce tutaj. Tak, cieplutko, to zawsze jest słonecznie i przepięknie. A jakieś wady Sandomierza? Wady Sandomierza, to rzeczywiście, że siedem wzgórz, jak chcesz pobiegać, to trochę musisz dymać góra-dół. A powiedz mi, jeśli myślisz sobie o sobie jako biegaczu, co ma dla ciebie największe znaczenie w bieganiu? W bieganiu? Chyba ta walka sama ze sobą. Bo jak wygrasz sam ze sobą, to smakuje pięknie. A jak wygrasz sam ze sobą, to zbijasz sobie taką serdeczną self-five piątkę? No, wtedy jem czekoladę. Zapytajmy, z czym? No jak to z czym? No normalnie samą tabliczkę otwierasz i zjadasz. A dla ciebie tabliczka to 80 gram, 100 gram czy 200 gram? No standardowa 100 gram, bo nie łapię się tych 300 gram, bo po prostu są niebezpieczne, to jest 1500 kalorii, a znika tak samo jak to 80 czy 100. Szanowni państwo, szykujecie się do biegania, chcecie zostać medalistami Mistrzostw Polski, chcecie być w kadrze narodowej, pamiętajcie, czekolada. Znakomita terawita, terawita, ale Adam jest tak młody, że najpewniej czekolady terawita nie kojarzysz. O, nie wiem o co chodzi. Ładnie, młodzież, szanowni państwo. Ach, taka to młodzież, ruszamy w stronę winiarni, bo Maciek ma smaka na winiaka. Zobaczcie, widzowie, co tam jest w oddali.
zamek wybudowany przez Kazimierza Wielkiego. Nigdy nie zdobyty, jak można zauważyć. Formacja gotyk, czy coś takiego. No po prostu przepiękne. Tutaj się każdy zawsze zatrzymuje, fotka, pach, pach, pach. Szanowni Państwo, akcja Biegaj z Adamem to nie tylko zwiedzanie Starówki, to nie tylko oglądanie pięknych miejsc w tym pięknym mieście, to również po prostu proste bieganie. Proste dzisiaj nie będzie z prostego, jakże by nie patrzeć względu, będziemy robili płotki, będziemy robili przeszkody, dlatego że Adam znany jest z tego, że umie biegać przeszkody, robi to skutecznie, robi to bardzo dobrze. Ja mam małą przeszłość biegową, jeśli chodzi o przeszkody, niemniej coś tam pamiętam, będę próbował naśladować, śledzić mistrza, bo też mistrzem Adam niewątpliwie jest i oddaję głos Adamowi Kołodziejowi. Zaraz wam pokażemy, jak robię po prostu ćwiczenia. Kurwa, się jeszcze raz? Dobra. Czekaj. Zaraz wam pokażemy, jakie wykonuję ćwiczenia. Po prostu ja tam mam duże jakieś tam problemy z Achillesami i takie inne bariery. Zobaczycie, jak się dogrzewam, później potruchtamy, porobimy poteczki i na koniec, że tak powiem, wisienka na torcie, przelecimy, że tak powiem, się przez przeszkodę. Do odważnych świat należy, zatem lecimy Szymek dronem, my na biegowo. Bądźcie uważni, stay tuned. Noga za płotek, Kołodziej. Noga za płotek. Goleniewski, noga za płotek. Ale dlaczego? No za płotek, no panowie, no jak? Noga tutaj. To jak wy chcecie pokonać płotek z biodrem z tyłu? Noga za płotek, hop. Ma znaczenie, bo biodro nie zostaje z tyłu. Zawodnik Kołodziej dyskutuje. Proszę, o! Bardzo ładnie, Mateusz, bardzo ładnie. Wyżej kolanko, noga nie drewniana. Zawodnik Kołodziej, proszę poprawić noga za płotek, żeby poszło. No teraz tak. Ale te ręce co, wiatraki? Słuchaj, chłopie, ręce wzdłuż tułowia pracują. Zobacz, Goleniewski ci pokaże. Noga za płotek, hop, hop, leciutko, jak sarenka, patrz. O, bardzo ładnie. Ręce luźniej, Mateusz, luźniej, bo napięty jesteś jak plandeka na żuku, słuchaj. O, no to już widzimy, gdzie leży problem Achillesów. O. No i... O, kolega Kołodziej, zahaczony płotek. I teraz pająki, czyli, kurde, ja z tą ręką, dobra, pokażę wam. Hop, 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 hop. Bardzo ładnie, Adam, wzór, no. No, niżej, niżej pupa, niżej pupa, niżej pupa. Wykorzystaj te Achillesy, niech zapieką. Jak Achilles piecze, to pracuje. No tak, no to nie jest twój specjał, dlatego cię Achillesy bolą, słuchaj. Tutaj od razu można na płotkach rozróżnić klasę zawodnika. U Mateusza to jest język już wyciągnięty, full skupienie i tak dalej, a Adam chleb powszedni. Normalnie Ejbe i Besita leci, nie? Słuchajcie, wróżby Andrzejkowe. Ta wróżby Andrzejkowe z Sandomierzu. No mi Polska wychodzi, no. Taka Polska trochę poddymiona. No, czekaj. Tak. Nie. Nie, króliczek. Króliczek, no zobacz. Tu ma ryjek, a faktycznie, a tu ma uszko. Króliczek Playboy. Ewidentnie. Czyli co to znaczy? To znaczy dobrobyt. A będziesz miał nagie zdjęcia w jakiejś gazecie. Ty, a, nie, to są puzzle, słuchaj, sandomierskie puzzle, teraz musimy znaleźć, gdzie jest taki, ten, no, puzzle sandomierskie, a słuchaj, ja dupnę tu, niech ma, o. Przebieżka będzie po tartanie, znaczy po tym, gdzie powinien być tartan, tutaj miejscami tego tartanu nie ma. A wy się dziwicie później, drodzy widzowie, dlaczego jest zakaz używania pierwszego toru. Właśnie dlatego. Zobaczymy, jak Adaś. Ojejku. Bardzo ładne zejście. Bardzo ładnie, Mateusz. Naprawdę. Powiem Państwu tak. Mówi się, że w życiu nie ma przeszkód, że życie pełne przygód, bez ograniczeń. Guzik prawda. Przeszkody są, ból jest, krew za chwilę się pojawi.
przeciągnął. Ale skatowaliby cię na tym rowie. Ogólnie nie wybiłby się z drugiej nogi, bo ci inny zawodnik na Achillesa wyskoczył. Ale doleciał do bej linii. Tak, słuchajcie. Człowiek w czarnej koszulce i czarnych spodenkach przebiegł naprawdę 2000 metrów z przeszkodami, nie wiedząc, jak się pokonuje przeszkody. Stary, jaki fart! Jaki fart! Zobacz drugą nogę, Adam. O Jezu, no, podsumowujesz tak. Panowanie, panowie, no panie, w sumie fajne bieganie, takie babskie, fajne. Bardzo fajne. Za nami kilka dni w Sandomierzu była starówka, były piękne widoki, była dobra zapiekanka, było trudne, momentami męczące bieganie, niemniej gorąco zachęcamy, polecamy zarówno Adama Kołodzieja, jak i Sandomierz do zwiedzania, do biegania. Ja z Sandomierza na pewno wyniosę wspomnienia związane z pysznymi zapiekankami, z pysznym cydrem, który nazywa się tutaj Żul. Biorę dwie butelki Żula do siebie, czyli w sumie trzech Żuli wraca z nami do Poznania. Co jeszcze? No na pewno wezmę sobie na pamiątkę kawałek tartanu, no taki, taka pamiątka, taki suwenir, można powiedzieć. I też dziękuję bardzo Adamowi za gościnę, bo uważam, że wywiązał się z roli gospodarza należycie. Mimo że jakiś Tatar z nami przyjechał, wczoraj wygrał z Marokańczykiem, także trzymajcie kciuki za Adama, za jego zdrówka, na pewno pokaże się na arenach w Polsce i mam nadzieję za granicą. Witam Państwa, powiem Wam tak, niesamowita przygoda. Pierwszy raz wychodząc z domu, czekają na mnie kamery, ludzie, flesze, no powiem Wam, no jazda bez trzymanki, Hollywood! No naprawdę bardzo dobrze się bawiłem. Naprawdę sprawiało mi to radość, jak patrzyłem na chłopaków, że oni też byli zadowoleni. No nie wiem, no super sprawa i... Powiem Wam tak, czekajcie, aż przyjadą do Was, bo to jest coś pięknego. Dziękuję ślicznie.